Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pomaga wszystkim potrzebującym w naszym regionie. Klienci MOPR-u otrzymują potrzebne im świadczenia na podstawowe środki do życia, w tym na artykuły żywnościowe. Tym osobom, które nie są w stanie same poradzić sobie z zakupami, pomagają pracownicy odpowiedzialni za realizację tych usług. Do MOPR-u dotarło zgłoszenie, że firma, która zajmowała się klientami MOPR-u, naraziła ich na utratę zdrowia i życia. Opiekunowie nowej firmy, wkraczając w dniu 1 lutego do przekazanych adresów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgłaszali pracownikom socjalnym, że na miejscu nie zastali ani jedzenia, ani środków finansowych na ich zakup. Chodzi o firmę, która usługi w Szczecinie świadczyła przez ostatnich 8 lat. Od lutego opiekę nad chorymi sprawuje nowa firma. Na podstawie jej negatywnych opinii o poprzednikach MOPR skierował sprawę do prokuratury. W tej sprawie wypowiadał się również prawnik. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. To przestępstwo jest określone w artykule 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Z tego przepisu i z opisu stanu faktycznego wygląda to mniej więcej oto w ten sposób, że w ostatnich dniach stycznia i na początku lutego, kiedy nowa firma weszła w środowiska, zastała w niektórych środowiskach, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, było to 500 środowisk, a problem dotyczy tak naprawdę tylko niektórych. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie trafiło również zawiadomienie, że z końcem stycznia pracownicy firmy Kompleks Opieka kazali dorabiać klucze do mieszkań podopiecznych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo pracownik socjalny musi mieć dostęp do mieszkania osoby, którą się opiekuje. Tylko że z końcem stycznia kończyła się umowa z MOPR-em na świadczenie usług. Samo dorabianie kluczy nie jest przestępstwem. Natomiast cel wykorzystania tych kluczy już budzi naprawdę duże wątpliwości. W związku z tym na oficjalne zgłoszenie, mamy na to oczywiście dokument, nikt inny w ten sposób by się nieracjonalnie nie zachowywał i byśmy nie zawiadamiali o możliwości popełnienia przestępstwa, gdyby nie oficjalne pismo. Główne zarzuty w sprawie zaniedbania podopiecznych dotyczą braku żywności i środków finansowych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informuje, że już wcześniej dostawała skargi na firmę, która świadczyła usługi. Były również kary finansowe. Chodzi o kary umowne. I tutaj muszę powiedzieć, że od roku 2012 również umowa uległa zmianie, ponieważ umowa była tak sprecyzowana, że te kary umowne wynikające z pojedynczych nienależnie świadczonych usług były stosunkowo niewielkie i kara została nałożona na panią Adriannę Nadolską. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nikogo nie oskarża, tylko informuje o sytuacji, jaka została im przekazana przez pracowników nowej firmy, która od 1 lutego świadczy usługi na rzecz MOPR-u. Sprawę zbada prokuratura.